Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. W mediach społecznościowych zadaliście mi kilka pytań, teraz postaram się na nie odpowiedzieć. Jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem? Dlaczego akurat piłka nożna? Jako chyba każdy młody chłopak chciałem zostać zawodnikiem piłkarzem i akurat miałem tą sposobność zacząć piłkę trenować w ŁKS-ie, tak? W wieku 8 lat. Też tata chciał, prawda? Można powiedzieć niespełnione marzenia taty, żeby mieć syna piłkarza. Drugie pytanie. Jak potoczyłaby się twoja kariera, gdyby nie kontuzje? Miałeś piorunujący debiut jako młody zawodnik. Czy był wtedy temat wyjazdu za granicę? Jak potoczyłaby się kariera, gdyby nie kontuzje? No teraz nie ma co o tym rozpamiętywać, prawda? No gdyby tak mówić. No kontuzje. Sądzę, że może bym już był gdzieś za granicą, prawda? A czy miałem temat? Nie, to było chyba szczebel polski, prawda? Ekstraklas. Miałem kilka propozycji. Niestety nie udało się dopiąć ich i tak się potoczyło, jak się potoczyło. Teraz jestem w ŁKS-ie. Na jakim osiedlu się wychowałeś i jak wspominasz ŁKS z tamtych czasów? No, wychowałem się na Radogoszczu, Wschodzie. Bardzo, bardzo, można powiedzieć, tęsknię za tym osiedlem. No, jak wspominam, bardzo dobrze, tak. Zawsze chodziłem na mecze z tatą, z bratem na trybunę i dopingowałem, tak, ŁKS. Jak wspominasz swój rocznik i pracę z trenerem Marianem Galantem? No to są czasy juniorów, tak? Więc zawsze miło będę to wspominał. Z chłopaków, z którym miałem przyjemność się wychowywać, no, grać na co dzień, spotykać się, trenować. Praca z trenerem Galantem, no jak najbardziej, same superlatywy, tak? Można powiedzieć, że wiele się od niego nauczyłem i dziękuję mu za to. Czy uważasz, że kluby powinny inwestować i stawiać na wychowanków, którzy są przywiązani do klubu, czy może sprowadzać zawodników z innych klubów? No ja mam akurat na ten temat takie zdanie, że jednak trzeba inwestować w swoich wychowanków, dawać im szansę, bo wtedy no, to są same korzyści jak dla samych zawodników i dla klubów, tak? Bo mogą później wprowadzać ich na lepsze tory, do lepszych klubów i czerpać z nich korzyści. Czym jest dla ciebie ŁKS, gra dla? No, powiem, że dumą, prawda? Jestem tutaj wychowankiem. Mam serce ŁKS, więc to jest taka podstawowa rzecz, duma. Jak opisałbyś ŁKS sprzed 10 lat i teraz w kilku słowach? No, wspominam tamten ŁKS, wspominam takich troszeczkę mniejszych i słabszych okolicznościach, tak? Bo zarządzanie klubem i organizacyjno-finansowa sytuacja nie była za dobra. Ale mieliśmy fajną ekipę, tak? Mimo tych kłopotów finansowych naprawdę była bardzo dobra ekipa i naprawdę tworzyliśmy dobry kolektyw. Teraz jak najbardziej, no. Można powiedzieć, że każdy zawodnik, który tutaj jest, stawia sobie poprzeczkę, żeby jak najlepiej się rozwijać i zdobywać, prawda, te 3 punkty w każdym meczu, tak? Bo dla każdego to jest jakiś prestiż i no, wybicie się. Czy przyplatanka, kibice i Jacek Żała to jedyne punkty wspólne z ŁKS-em, w którym debiutowałeś? No tak, no. Nasz kierownik Jacek Żałoba, no można powiedzieć, że jest już tu kilkanaście lat, więc miło go wspominam z tamtych czasów. Zawsze można powiedzieć, że żartowaliśmy sobie tak wzajemnie. Przeplatanko, no do końca życia będzie w moim sercu, więc a kibice byli, są i będą wspaniali. Czy grając w innych klubach liczyłeś na powrót do ŁKS-u? Powiem tak, no chcę tu zostać i mam nadzieję, że postawą swoją na treningach, na boisku i w meczach dam
dam takie argumenty, iż będę mógł dalej tutaj kontynuować moją karierę aż do powieszenia butów na kołku, tak? W którym europejskim klubie chciałbyś zagrać? Czy byłbyś gotów zagrać tak jak na przykład Sekulski na Dalekim Wschodzie? Nie wiem, nie rozważałem tej propozycji, no ale sądzę, że jakby może było coś fajnego, coś jakieś egzotycznego, więc pewnie bym się skusił, tak? Czy ŁKS to twój ostatni klub w karierze? Ile lat jeszcze planujesz grać na najwyższym poziomie? No tak jak już wcześniej mówiłem, chcę tu zostać. A ile, powiem tak, że no ile Bozia da zdrowie, tyle będę walczył, biegał i dawał radość kibicom i zarządowi. Co tu jest? Czy ŁKS, to już to? Czy myślałeś już, co będziesz robił po zakończeniu kariery? Sądzę, że chciałbym rozwinąć jakiś biznes, też mam pewne plany co do dalszej przyszłości. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mi się uda. Z którym z boiskowych kolegów na przestrzeni lat rozumiesz się najlepiej? Sądzę, że z każdym zawodnikiem, którym miałem przyjemność grać, trenować, miałem dobry kontakt, więc tutaj jednostek nie będę wymieniał, bo tak jak mówię, każdy był dla mnie, jak i mam nadzieję, ja dla niego dobrym kolegą z zespołu. Z kim ze starej drużyny ŁKS-u chciałbyś jeszcze zagrać i kogo najlepiej wspominasz pod względem charakteru? Kurde, teraz ciężko tak wziąć to z pamięci, ale dobra, wrócimy do tego pytania, bo czas nas goni. Opowiedz jakieś najciekawsze anegdotki, które spotkały cię w trakcie piłkarskiej kariery. No, akurat teraz w ostatnim moim klubie miałem taką sytuację, że pewien zawodnik był, że tak powiem, na molo, tak, w czasie wyjazdu, no i założył się, że wskoczy do dostawów w całym dresie za pewną kwotę, no i zrobi to, tak, co później odbiło się na tym, że nie był w podstawowym składzie, a faktem dobry zawodnik. Jak oceniasz możliwości obecnej drużyny i rozwój całego klubu? No, sądzę, że to ten klub idzie ku lepszemu, tak? Jak od spraw organizacyjnych, finansowych i całego, całej, że tak powiem, jakości, tak? No to ku lepszemu, tak? Każdy zawodnik, tak jak mówiłem wcześniej, no, daje tutaj, dokłada taką cegiełkę, żeby być jak najlepiej, w jak najlepszej formie, dyspozycji i żeby zrobić ten awans, tak? Bo o to walczymy. Co byś poprawił w obecnym ŁKS-ie? No, nie ma chyba takiej możliwości, nie ma takiej żadnej rzeczy, które chciałbym poprawić. Czy te przewrotki są wynikiem wielu treningów, czy raczej wychodzą spontanicznie? Chyba spontanicznie, tak. To jest odnalezienie się w sytuacji. No, różne rzeczy, różne aspekty wpływają na takie decyzje i udało się, więc cieszę się bardziej z tego, że mi to wychodzi. Wolisz grać na dwóch napastników, czy być tym najbardziej wysuniętym? Powiem tak, że no jak grasz samemu, no to musisz tą piłkę utrzymać, tak? Jak grasz z kolegą u boku, to zawsze może być jakaś gra kombinacyjna, więc można powiedzieć, że trochę jest łatwiej wtedy. I nawet pod względem odbierania piłki czy presowania, więc jak jedna strona, tak i druga ma swoje plusy i minusy, tak? Czy pamiętasz słynny mecz z Krakowią 4-3? Co możesz o nim powiedzieć? No pamiętam doskonale ten mecz, gdyż strzeliłem tam bramkę i mogłem brać udział w tym wydarzeniu, tak? Sądzę, że wielu kibiców
pamięta ten mecz i dobrze to wspomina, tak, bo nawet jak patrząc przez pryzmat tego, że w 90, nie wiem, chyba 6 minucie szliśmy tak bardzo ważną bramkę na 4-3, mimo że przegrywaliśmy dwa razy, bo najpierw było 2-1, czy 2-0, już nie pamiętam, a później 3-2. Więc no jak już był koniec meczu, gwizdek, więc każdy był w euforii, każdy się cieszył i naprawdę no wtedy każdy dał 110% i nawet przez pryzmat tego, jak pamiętam, jak Bodzio wyparło, biegał przed galerą i się cieszył jak małe dziecko, więc no to takie chwile będą zapamiętane naprawdę do końca życia. Jak czułeś się po dwóch strzelonych golach w Łęcznej? Kibic obiecywał sobie, że nie będę pić na powrocie, ale po tym nie miałem wyjścia. No powiem szczerze, że ten mecz też był bardzo ważny, bo można powiedzieć, że tym meczem przypieczętowaliśmy chyba awans do Ekstraklasy, jak dobrze pamiętam, tak? No do 91 minuty nie wychodziło nam nic, można tak rzec, i akurat jeden stały fragment, bramka z głowy, druga bramka, można powiedzieć, że szczęśliwie 2-1, 3 punkty wracają do Łodzi, cieszymy się. No i kibic miał, że tak powiem, wspaniały powrót, tak? Co tu jest? Gdzie widzisz realnie ŁKS za 5 i 10 lat? Chciałbym widzieć go jak najwyższej lidze, tak? Żeby tam szedł i utrzymywał się, żeby stawiał na wychowanków, żeby piął się w każdym możliwym aspekcie. Po prostu, żeby się rozwijał, no. Czy masz jakieś swoje piłkarskie rytuały albo przesądy? Nie. Ja jestem takim człowiekiem, że nie jestem przesądny i nie mam żadnych rytuałów. Przed meczem zawsze trzeba się zmobilizować, skupić, skoncentrować i to są chyba podstawowe rzeczy, które trzeba przed takimi rzeczami robić. Jak się czujesz na zgrupowaniu w SIDE i jak ze swojej perspektywy oceniasz dotychczasowy okres przygotowawczy? Warunki są świetne, tak? Pamiętam, ja ostatni raz byłem w Turcji, także z ŁKS-em 10 lat temu, więc każdy taki możliwy wyjazd jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Pozwala w bardzo dobrych warunkach się przygotowywać, podnosić swoje umiejętności, tak? Jedzenie, odnowa, boiska, prawda? Nawet cała ta otoczka jest dobrze działającą rzecą na zawodników, więc na duży plus. Wracam jeszcze do tego pytania, tylko muszę, z kim chciałbym, gdzie to jest? Z kim ze starej drużyny ŁKS-u chciałbyś jeszcze zagrać i kogo najlepiej wspominasz pod względem charakteru? No pewnie z Bodziem W, prawda? Z legendą ŁKS-u. Faktem już zakończył chyba swoją karierę jako bramkarz, ale teraz wiem, że jest trenerem Stali Mielec, więc no, sądzę, że to on, prawda? Bo naprawdę mimo wieku naprawdę był fajnym zawodnikiem, charakternym. Jak miał coś powiedzieć albo kogoś, że tak za przeproszeniem o**lić, to jak miał chwilę, żeby pogadać, pochwalić, no to wziął na bok i szepnął parę słówek, więc sądzę, że to on. I druga może osoba też, Zdzisław Leszczyński. Pamiętam jak zapamiętam go jako naprawdę wesoły, radosny zawodnik i osoba, no coś, troszeczkę przypomina mnie, więc te dwie osoby sądzę, że chciałbym z nimi jeszcze spotkać się na boisku. Zapraszam wszystkich do oglądania materiału z Turcji, z SIDE. No i chciałbym też zaprosić wszystkich kibiców na pierwszy mecz z Garbarnią. Walczymy, jesteśmy razem i obyśmy wywalczyli ten upragniony awans.